Chwała Panu Bogu. Miałem okazję w tym tygodniu być w więzieniu i przywożę serdeczne pozdrowienia. Ci ludzie za każdym razem pamiętają o Was. Zawsze, jeśli nie ma pastora, akurat brata Romana z nami, to mówią pozdrowienia dla brata Romana, dla pastora i dla zboru. Także przesyłam serdeczne pozdrowienia. Moi drodzy, na co dzień spotykamy różnych ludzi i zdecydowaną większość z nich, jeśli zapytamy, czy wierzą w Boga, odpowiedzą, że tak, że są osobami wierzącymi. Idąc dalej, okaże się, że uważają się również za chrześcijan. I w miniony piątek miałem taką sytuację, czekałem na przystanku autobusowym i podszedł pewien pan. Zagadał do mnie. Był dość pijany. No ale tak jak już zaczęliśmy rozmawiać, rozmawiamy. On zaczął też opowiadać mi o swojej przeszłości kryminalnej, zaczął mi opowiadać też o swoim życiu. I w pewnym momencie zapytałem go, słuchaj, a czy wierzysz w Boga? On mówi, tak, wierzę w Boga. No i tak ja zacząłem się troszeczkę zastanawiać, co mnie odróżnia jako chrześcijanina. Co mnie odróżnia jako chrześcijanina? To, że nie palę? To, że nie zataczam się od alkoholu? Czy może, że jestem uczciwy, że nie kłamię? W moim otoczeniu też, czy w pracy, czy też na co dzień, spotykam ludzi bardzo uczciwych, bardzo kulturalnych, takich, którzy moralnie bardzo dobrze się prowadzą. I znowu zadaję sobie pytanie, co mnie odróżnia jako chrześcijanina? Wiecie, od takiej osoby, która no, moralnie nie prowadzi się tak jak chrześcijanin, to od razu widać różnicę. Okej, ale co jeśli staniemy obok takiej osoby, która dobrze się zachowuje, jest bardzo kulturalna, która potrafi nawet mnie czasami zawstydzić swoim zachowaniem? W dziejach apostolskich często czytamy o cudach. Apostołów wyróżniały cuda, no ale te cuda również dzieją się w dzisiejszych czasach. No i w tym momencie, gdy dzieją się, tak, gdy widzimy takie rzeczy, no to jasno, okej, okay, jestem chrześcijaninem, to manifestuje jakby moją wiarę. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie pierwszy list do Koryntian i przeczytam fragment z 12 rozdziału. Od 27 wersetu będę czytał. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Okej. Mamy się starać o dary Ducha Świętego. Mamy o to ubiegać. A co jeśli w moim życiu dalej tego nie ma? Albo nawet jeśli to jest. No to przeczytajmy dalej. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, bybym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,
Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystko go się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Okazuje się, że potrzebujemy nieść miłość drugiemu człowiekowi. W Nowym Testamencie Jezus dał nam, streścił przykazania. 10 przykazań streścił w dwóch. Może poproszę o wyświetlenie z Ewangelii Marka z 12 rozdziału. To jest od 28 do 31 wersetu. Okej, to przeczytam może. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Czyli tak parafrazując trochę, Bóg ma być w moim życiu na pierwszym miejscu. Cokolwiek czynię, mam się zastanowić, czy to podoba się Bogu. A drugie przykazanie, że do osób, które spotykam na co dzień, do wszystkich ludzi tak naprawdę, mam podchodzić z taką myślą, z takim podejściem, czy ja chciałbym być traktowany w taki sposób, jak oni mnie traktują? Nie. Mam myśleć sobie, czy ja chcę, żeby ludzie mnie okłamywali? No nie, no to ty innych nie okłamuj. Wiemy, że kłamstwo jest grzechem, ale chcę przedstawić pewne zasady. Chcę, by inni byli dla mnie mili, tak? No to ty bądź miły dla innych. Znalazłem się na przykład w trudnej sytuacji, potrzebuję porady. Po prostu albo potrzebuję się wygadać. No ale okazuje się, że parę razy ktoś chciał z tobą porozmawiać, a ty nie miałeś czasu. Ktoś potrzebował twojej pomocy, ty nie miałeś czasu. No i zastanów się, jakiego ty oczekujesz podejścia. Jeśli ty chcesz, oczekujesz, żeby ktoś znalazł dla ciebie czas, to i ty staraj się wyrwać tą cząstkę z twojego czasu zaplanowanego dla drugiej osoby. Kiedy to chyba? Ponad 2 lata temu żona miała drobną stłuczkę. No i pojawił się problem, bo trzeba auto scholować, trzeba auto sprowadzić do Legnicy. No i zastanawiałem się, jak to zrobić. Ale zadzwoniłem do brata Krzyśka. Brat Krzysiek w moment tak zorganizował sobie czas. Nie ma sprawy, ja tobie pomogę. Rzucił wszystko, żeby mi pomóc. Moi drodzy, tak już kończąc powoli, bo chcę po prostu przekazać tą myśl, co odróżnia mnie jako chrześcijanina od innych. Co mnie odróżnia? Chciałbym, byśmy przeczytali jeszcze jeden fragment z listu do Rzymian z 12 rozdziału. Będę czytał od 9 wersetu. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie.
w nadziei radości, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselcymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, że wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to rozżarzone węgle rozżarzone, zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Co mnie odróżnia jako chrześcijanina od innych? Możemy tutaj też przytoczyć owoce Ducha Świętego z 5 listu do Galacjan. Ale chciałbym, byśmy tak na co dzień, cokolwiek czynimy, z kimkolwiek mamy do czynienia w naszym życiu, byśmy przypominali sobie, co mnie odróżnia jako chrześcijanina od ludzi wokół mnie. Amen.